25 czerwca 2020 roku rozpoczęła się seria Mniejsza z tym. Pół roku później rozpoczęto live'y. W 60 odcinku Awizonosz pokazał twarz, a 21 lutego nagrał odcinek z studia. Czy w 100 odcinku leciał samolotem? O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę 9 sierpnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć Awizonosz, w kolejnym materiale z Mniejsza z tym. Dziś mamy odcinek 104 i wyjątkowo nie zaczniemy od awarii wind na stacjach metra. Mało tego, dziś nie będzie żadnych newsów z Warszawy, dziś będą tylko newsy z historii Mniejsza z tym. Bo dokładnie 25 czerwca, tak jak powiedziałem na wstępie, 2 lata temu, rozpoczęła się seria, która trwa aż do dzisiaj, ma już ponad 100 odcinków. Chodzi oczywiście o serię Mniejsza z tym, chociaż na początku nie nazywała się Mniejsza z tym, a zupełnie inaczej. I o tym dzisiaj w takim specjalnym odcinku Wam opowiem. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani. Przed nami oczywiście parę int, które obejrzymy, jak się zmieniały na przestrzeni czasu. To pierwsze, które widzieliście dzisiaj, zupełnie inne niż to zazwyczaj, które widzicie, to było pierwsze intro Mniejsza z tym, ale już bez zbędnego gadania przechodzimy do materiałów. Dziś przed nami jak zawsze dużo kart, chyba z 15 albo 20 odcinków mamy do przejrzenia w krótki sposób. A zacznijmy wyjątkowo i dosyć ciekawie według mnie od czegoś, czego możecie się zupełnie nie spodziewać. Posłuchajcie chwilę. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. I zapraszam Was na kolejny materiał. No i teraz krótki skrót informacji na temat tego, co tu się zmieniło w komunikacji miejskiej, a jest z tego dosyć dużo. A mianowicie, już niedługo, bo 29 czerwca, zostanie wyłączona pętla tramwajowa na Alei Krakowskiej, co jest dużym utrudnieniem dla osób, które dojeżdżały na przykład w kierunku Narażyna i te rejony. I tak przez 7 minut mniej więcej wyglądało pierwsze Mniejsza z tym. Zupełnie coś innego. Wtedy, mało tego, nagrywałem to jeszcze na... Nagrywałem i montowałem to później na moim komputerze, który... Oj, przepraszam. Nie będę ukrywać, on był trochę słabszy. Byłem na wyjeździe. Chyba ten odcinek był nagrywany nawet z Zakopanego, ale stwierdziłem, że tyle się zmieniło w komunikacji, bo wakacje się zaczynały. Dlatego też tutaj to właśnie jest 25 czerwca. Wakacje się zaczynały i to wszystko się po prostu sumowało, że stwierdziłem, że warto o tym Wam nagrać, bo już i tak trochę kanał był bardziej komunikacyjny, chociaż i tak głównie Skalens się pojawiło na kanale i zapraszamy do metra, jak dobrze pamiętam, ewentualnie te tramwaj, kierunek na Winnicy, to były dwie takie główne serie, które się pojawiały na kanale. No i tutaj pojawiło się właśnie jeszcze wtedy nazywające się Przegląd Tygodnia z WTP i Warszawy. Tak na pierwszy odcinek się nazywał i tak to mniej więcej wyglądało. O, jeszcze jest napisane, czemu nie ma nowych filmów. No, to wiadomo czemu. Natomiast co do komputera, na którym to montowałem, to był komputer, który wyjątkowo miałem go na wyjeździe, tylko ze sobą. Ale powiem Wam, że praca na 32-bitowym komputerze, nawet wtedy 2 lata temu, to nie było coś przyjemnego. Dalej idziemy i mamy kolejny film. Tym razem, no, było wydarzenie. Po pierwsze zwróćcie uwagę, że od już tutaj drugim odcinku, tylko drugiego on pokazuje, drugi i już wszystkie kolejne odcinki mają rozdziały. Pomijając odcinki, które były w formie live'ów, taki moment też był w Mniejsza z tym, zawsze były rozdziały. Nawet czasami były zbyt odjechane, według mnie tu jest wstawiane na każdy temat, jakikolwiek się pojawił. No i oczywiście w tym odcinku pojawiły się w końcu i one. To... o czym zawsze rozmawiamy. To nie można oczywiście przejść dalej, nie mówiąc o tym, iż na metro Ratusz Arsenał nie działają znowu dwie windy. Jedna winda przy wejściu w kierunku Błękitnego Wieżowca, poziom minus 1 do 0. I winda na południowy zachód, poziom minus 1, 0. I też metro Racławicka, winda południowy zachód z poziomu minus 1 na 0. Windy...
Tak, to był jeszcze okres, kiedy czytałem faktycznie mam wszystkie informacje na temat wind, dokładnie która była winda. Jeszcze był okres, gdzie pokazywałem wam nawet na mapie danej stacji, która to jest winda. No później, żeby to przyspieszyć, bo jednak stwierdziliście, że zbyt dużo poświęcam tematu czasu windą, po prostu skróciłem do tego, że po prostu mówię, ile wind nie działa na danych stacjach metra. Jak na przykład teraz nie działają dwie windy na stacji metra Bemowo. Ale tak to mniej więcej wyglądało i w trzecim już odcinku pojawiły się windy. Także naprawdę trzeba przyznać, że windy od początku serii mniejsze z tym były przez cały okres czasu. Tutaj też były, o właśnie, prace przy TBM-ie. Jak jeszcze były prace przy TBM-ie, faktycznie się wyleciło. To tak to wyglądało. Patrzę, czy nielegalne reklamy już tutaj były. Nie, placka pięciu rogów się tutaj przemknął przez chwilę. Tak, placka pięciu rogów. 2 lata temu. No to kawał czasu temu. Także tak to wyglądało. No i tutaj już od tego odcinka był kompletny schemat mniejsza z tym, czyli na początku informacja jest WTP, później informacja jest ZDM-owskiej, na sam koniec jeszcze inne informacje. Tak to mniej więcej jest podzielone. Oczywiście z biegiem czasu doszło więcej tematów, więcej stron i to wszystko się zmieniało. Dobrze, nie mogę tutaj się rozgadywać, bo wyjdzie ten materiał na jakąś godzinę czy coś. Mamy kolejny materiał. I tutaj się wydarzyła wielkopomna chwila. Witam Was tutaj, cześć, tam coś. I zapraszam Was już na 6 odcinek z Mniejsza z tym, czyli Tygodnik z Warszawy. Taka jest oficjalna nazwa, bo jeżeli posłuchacie moich poprzednich odcinków, to jest jeden z najczęściej moich powtarzanych fraz, ale Mniejsza z tym. Przejdźmy do... I dlatego mniejsza z tym, nazywa się mniejsza z tym, bo po prostu zawsze mówiłem mniejsza z tym. Zbyt dużo tego było, więc tak nazywałem całą serię. Kulisy dokładnie powstawania nazwy to jeszcze może kiedyś wam dokładnie opowiem. Ale tak jest w największym skrócie, tak jak tutaj właśnie to opowiedziałem w tym materiale. To jest 6 odcinek i od 6 odcinka do teraz zawsze jest mniejsza z tym. I na przykład ciekawostka, ani razu jeszcze nie udało mi się faktycznie zrobić mniejsza z tym z danym rokiem. Zawsze jakoś. Najpierw mówię, że zrobię to później, a ostatecznie wcale mi nie wychodzi. Ale idziemy dalej, bo mamy 11 odcinek i tutaj już nie będę nam pokazywać drugi raz tego intra, bo w tym materiale, czyli w odcinku 11 pojawiło się faktycznie pierwsze intro. Jest to już trochę podmienione intro, które widzieliście w wersji początkowej, na początku filmu. Lekkie tam były zmiany, pierwsze intro było, bym powiedział, nieudane dla mnie. Brakowało tego jednego elementu, tego już chyba po drugim odcinku to podmieniłem. Nawet nie wiem, czy w pierwszym odcinku to nie zostało już zmienione, ale faktycznie tutaj się rozpoczęły serie z tym. Następnie mamy mniejsza z tym jako live'y. I to też według mnie była dosyć duża zmiana. Nie powiem, że to był okres udany, ale na pewno możecie zwrócić uwagę tutaj ciekawą, że rozdziały też są w live'ie. Z tym, że rozdziały są 3. Intro, zapis mniejsza z tym na całej długości, na koniec jest auto. Więc jakby, jak tutaj sobie zadyktujemy, ja przypadzę, no to naprawdę tutaj odjechałem, jeżeli chodzi o spis treści, to rozdziały są tutaj całe. No ale można i tak, można i tak. Tak to mniej więcej wyglądało, no i wtedy się trochę zmieniło, bo całe mniejsza z tym były transmitowane na żywo i to naprawdę przez dosyć długi okres czasu, przez 25 tygodni mniej więcej tak to wyglądało, jak nie dłużej. No i części z Was to się oczywiście podobało, nie będę ukrywać, na żywo miałem interakcję z Wami, jednakże te odcinki czasami teraz nawet trwają po pół godziny, a wtedy trwały po 40 lub nawet więcej minut i to było za długo, bo później oglądanie takiego zapisu live'a już był właściwie według mnie no niederealne i takie osoby po prostu raczej już nie miały okazji zobaczyć i faktycznie dowiedzieć się, co się dzieje, tak jak to jest aktualnie. Ale zmieniło się tutaj intro, jest już tutaj to grudzień. A skoro jest grudzień, to zrobiło się szybciej ciemno, więc również było i ciemniejsze intro, zmniejsza z tym, które według mnie było jedno z dłuższych. Chociaż te ostatnie przed 90, przed 100 odcinkiem też było naprawdę długo. Zapraszam do oglądania.
idziemy dalej, żeby tutaj nie zwalniać. Mamy odcinek 50. W odcinku 50 są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, zmieniło się Indy, ale to za chwilę wam pokażę. Indy się dosyć często zmieniały. Chociaż na początku była to tradycja i to we wszystkich rzeczach. Na początku na przykład w City Skylines była to tradycja, że przy każdym odcinku pełnym, czyli na przykład 10, 20, 30, miało być live z danej serii. No, czy z tym się udawało? Na początku raczej tak. Live były akurat przyjemne dla mnie, bo trochę zawsze więcej osób oglądało niż całe odcinki. Natomiast na minus jest taki, że jednak trzeba było tworzyć i robić te live'y co chwilę. Później taki sam pomysł był z seriami, na przykład mniejsza z tym, przy każdym 10. odcinku zmiana Inta. Czy tak wychodziło? No, sami możecie sprawdzić i zauważyć, że tak nie do końca to wyglądało, chociaż Inta się zmieniały na przestrzeni czasu. Jak to, czytałem jakieś nowinki przepisowe, co powinno być sfilmowane, a co jeszcze nie powinno być sfilmowane. Więc tak to mniej więcej wyglądało. No i w tym odcinku właśnie 50 jest inne intro. Natomiast co jest ważne, są tutaj jeszcze dwie rzeczy. To jest odcinek ostatni w formie live'a i od tego czasu już faktycznie live'ów nie było. Nie było żadnego live'a, zmniejsza z tym. Czy kiedyś wróci? Może pojedynczy live'ik, ale już na dłuższą metę, mniejsza z tym, pozostanie w takiej formie jak jest. No i co ważne, w 50 odcinku pojawił się pierwszy sondaż, mniejsza z tym. I ten sondaż właśnie był na temat tego, czy wolicie mniejsza z tym w formie live'ów, czy w formie zwykłych odcinków. No ale jaki był wynik, to możecie się domyśleć. Rzeczywiście chodziło, że zostało wybrane, iż będzie jakiś zwykły odcinek, ale nie przedłużając, zapraszam na kolejne intro, w którym się pojawił tramwaj i winnica. Odcinek 51 to jest właśnie powrót do zwykłych odcinków po sondażu zmniejsza z tym. Tutaj widzimy, że było 120 głosów, 70% z was głosowało na tym, żeby były zwykłe odcinki. Tak również od tego momentu się stało. Jak widzicie, film tamten zmniejsza z tym trwał godzinę, było w formie live'a. To trwa dużo krócej, bo 25 minut. W porównaniu do godziny to jest nieporównywalnie krócej. Ale idziemy dalej, nie zwalniając. W tym materiale, w tym mniejsza z tym, to jest odcinek 54, pierwszy raz pojawiły się wstępy, które już od tego czasu zawsze się pojawiają. A jak wyglądają wstępy, to nawet widzieliście w dzisiejszym filmie przed intrem, ale tutaj możecie zobaczyć, jak to wyglądało w pierwszym wstępie. Nowe zdjęcia, metro Brudno, pod ziemią. Warszawska kolej dojazdowa z problemami u SIP-a. Wiele zmian w warszawskim transporcie publicznym. Nielegalne reklamy powracają jak co miesiąc w ZDM-ie. Ponadto niesamowita afera przy Hyundaiach i innych filmach u Avizonosza. O tym nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 10 lipca. Zaczynamy! No już sobie pozwolę zatrzymać, żeby nie lecieć dalej z intem. Ale tak, to był faktycznie pierwszy wstęp. Tutaj zmieniło się też również intro, chyba się znowu to zmieniło, to już nie mam nazwać. Co jest ważne, tutaj wspomniałem o tym, że była afera z komentarzami przy PES-ie. No faktycznie, jak puściłem film od nowego Hyundai'a, gdzie wbiłem się na tę konferencję w dosyć ciekawy sposób, o tym kiedy indziej powiem wam, ale faktycznie była niezła akcja z tą aferą, bo tyle komentarzy się pojawiło, że nie dobrze, że Hyundai wygrały i tak dalej. No zresztą pewnie jak teraz o tym powiem, to za chwilę w komentarzach też będzie gówno burza. Ale to tak zazwyczaj niestety się dzieje, kiedykolwiek powie się coś niby politycznego, tak naprawdę jest bardziej dla śpieszczonego pasażera, ale dobra, mniejsza z tym. Tak to wyglądało, pierwsze intro, jak słyszycie, muzyczka dosyć podobna jak wyglądała, natomiast ciekawostkę wam powiem jeszcze taką, co do tego jak to było nagrywane. Pierwsze wstępy były nagrywane na jednym wdechu, czyli na jednym nagraniu, ciągiem, longiem, nie było cięte. Dzisiejsze są cięte, ja tylko mówię po jednym zdaniu na jeden temat, natomiast tutaj to było ciągiem, naprawdę powiem wam, że czasami to było wyzwanie, żeby to zrobić tak na jednym wdechu prawie.
ale na szczęście później ogarnąłem się i już zacząłem to robić zupełnie inaczej, chociaż montowanie mniejsza z tym na przestrzeni czasu też się zmieniało i o tym powiem później, bo odcinki od 60 były bardzo trudne w montażu, chociaż te na początku również, bo zwróćcie uwagę, że tutaj nigdzie nie pokazuję swojej twarzy. Nie ma takich teraz, że sobie tu siedzę i do was gadam i mniej więcej widzicie mnie w tym kwadraciku. W kwadraciku też będę mówić. Tak to mniej więcej wyglądało z tym kwadracikiem, że tutaj jestem sobie, opowiadam i tak dalej. Na początku to po prostu rzucałem różne losowe timelapsy, czasami nie losowe, tylko powiązane z tematami, z Warszawy. Takich timelapsów mam nagrane setki, jak nie więcej. Tego dużo mam. No i po prostu tam pokazywałem je. Przez pierwsze 60 odcinków to był główny materiał, który się przejawiał. Oczywiście później pojawiły się zdjęcia z Dona i po prostu pokazywałem różne ujęcia z perspektywy Warszawy. W międzyczasie pokazywałem na przezroczystym ekranie różne newsy z Warszawy, ale to było naprawdę trudne i długo się montowało. Dziś mniejsza z tym potrafię zmontować w godzinę. Wtedy to trwało po dwie, nawet trzy godziny, już nie mówiąc o samym renderze, który trwał jeszcze więcej. Co my tu mamy dalej? Nielegalne reklamy. To już widzieliśmy w poprzednim materiale, że się pojawiły faktycznie. I ostatnie, mniejsza z tym, w tej formie. W tej formie chodziło mi właśnie o to, żeby było w formie timelapsu. Jest to 59 odcinek z 16 sierpnia 2021 roku. No i mamy kolejne 60 wydanie. Zobaczmy sobie cały początek, również z intrem, aby zobaczyć, jak to wyglądało. Wiemy, jak będą wyglądać nowe pociągi metra. Jeszcze na sam koniec sierpnia zobaczymy Warszawę Zachodnią bez peronu 8. Ponadto powstaje nowe skrzyżowanie Marszałkowskiej z Królewską oraz WKD rusza z drugim przetargiem do Grodziska Mazowieckiego. I nowa formuła mniejsza z tym, z pokazaniem twarzą i paroma nowymi rzeczami. O tym i nie tylko w niedzielę 22 sierpnia w mniejsza z tym zaczynamy. I zanim wam pokażę nowe intro, bo to już pokażę przy kolejnym, to zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj Avizonosz, już pomijając to, że nie ma spodni długich, o czym też powiem, bo to nie jest nie bez powodu. Na większości odcinków później miałem długie spodnie. No i tutaj w ogóle był duży też problem z mikrofonem, który tutaj widzicie. Teraz nagram to na dyktafonie, później synchronizuję w programie do montażu. On tutaj zawsze jest nie bez powodu w tym miejscu. Natomiast wtedy nagrywałem to na tym mikrofonie, który był podpięty do komputera, którego zawsze tutaj mam w tym miejscu. Tu mam komputer ze wszystkimi newsami, także dlatego ja tutaj wszystko sobie obserwuję i wiem. Wtedy miałem jeszcze komputer z ekranem dotykowym, więc było wiele wygodniej. Zresztą to niedawno się zmieniło, mniejsza z tym. Co jest ważne, ten mikrofon był podpięty na żywo do komputera i dźwięk z niego no nie był idealny. Teraz się zmieniło, to dosyć szybko oglądałem, co trzeba było pozmieniać. I też ciekawostką jest tutaj ten kocyk, który tutaj może pokażę po prostu na ekranie, ten koc tutaj, który się zawsze pojawiał, no był i jest cały czas, on ukrywa moje łóżko, które w tym miejscu po prostu wchodzi w ekran, ale najbardziej jednak według mnie się tutaj rzuca to, że i o ile na górze ramki tutaj było jeszcze widać, no czasami wchodzą, czasami nie, tak ustawia kamerę, zależy, ramki się dużo nie pozmieniały w środku, to akurat swoją drogą, natomiast ściana jest taka pusta. Nie ma tych plakatów, map, niczego. Widać, jak to się pozmieniało na przestrzeni czasu. Ale dobrze, już was nie przetrzymując, tak. Jeszcze tutaj pokażę wam, było kolejne wydanie, to już było 61 wydanie. Od razu kolejne wydanie było nietypowe, bo było nagrane pan z tymczasowej specjalnej lokalizacji, czyli z mojej działki. Gdzie czasami sobie jeżdżę do babci. W tym roku na pewno też takie mniejsza z tym będzie, chociaż może będzie sławne nagranie mniejsza z tym z drzewa, co też może udało mi się zrealizować. Natomiast tutaj, no nie będę ukrywać, też oczywiście zawsze gdzieś tam w kąty ekranu starałem się to wkładać, oczywiście zawsze ta sama podkładka, przez większość odcinków jednak ona jest. Kapital tutaj wrzuciłem, no i jest oczywiście dron, którym latam, także tak to wyglądało. 70 odcinek, no i mamy... Dobrze, bo z tym intrem zlekam, obejrzycie sobie odcinek intro, to właśnie tutaj z syrenką warszawską, na początku jakie było.
No i dokładnie jak to tutaj wygląda, tutaj zwróćcie uwagę, że już się trochę zmieniło. No, mamy po pierwsze, zaczęły się tutaj pojawiać na kocyku różne przedmioty, które miałem pod ręką. To zyskałem widok, dosyć ciekawe. Szkoda, że nie korzystam. Nie lubię takich podkładek akurat typowo. Co nie zmienia faktu, że tutaj zwróćcie uwagę, już się pojawił dyktafon. No i mamy pierwszy plakacik. Metro jedzie na wolę. Niestety podczas żadnych kolejnych konsultacji społecznych, bo to z konsultacji społecznych mam ten plakat z drzwi. Dostałem taki jeden. Nie udało mi się już nic ciekawego wyciągnąć. Żadnych plakatów nie było takich ładnych jak ten. Jedyne co kolejne z konsultacji udało mi się oglądać, to jest ta mapa, którą tu widzicie. Którą też powiem, w którym odcinku się pojawiło. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która była dosyć utrudnieniem. To jest to, iż nawet tutaj przez całe mniejsze z tym odcinek był podzielony na parę części. Po prostu raz było widać mnie, raz było widać materiał. I po prostu było takie przenikanie przez większość czasu, aż albo mnie widzicie, albo mnie, albo materiał. I tak przez cały odcinek. To była mordęga przy montażu, to były najdłużej montowane mniejsze z tym w historii. To muszę faktycznie przyznać, to nie było przyjemne. Aż do momentu, kiedy na chwilę potrzebowałem wrzucić jednocześnie i siebie, i materiał. I wtedy pojawiło się to, co teraz macie. Przez cały okres czasu. Chociaż jeszcze wtedy było z tym słynnym kwadracikiem. I zaraz tego zobaczycie, jak to wyglądało. A tutaj było specjalne wydanie świąteczne, właśnie by się pojawiła choinka, jak i również trzecia szyna z metra, którą dostałem na jednej z konferencji, na której tam powiedzmy, że byłem. Tutaj zwróćcie uwagę, jak to wyglądało, jak się załaduje mi tutaj. Poziomie peronu. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o ten element, jestem tutaj w kwadracie, wciśnięty. No i o wiele wygodniej mi się to montowało, bo zazwyczaj ja się nie mylę. Mniejsza z tym, zazwyczaj są nagrywane całe longiem. Coś, o czym musicie wiedzieć. Czasami widać cięcia, bo czasami gdzieś tam się przyjęzyczy, albo na jakiejś nazwie ulicy się zatnę. Co jest możliwe, nie będę ukrywać. Zresztą wy to dobrze wiecie. I jak się zatnę, to po prostu tam muszę przyciąć, ale większość mniejsza z tym to coś szybko montuję, bo po prostu jest longiem i tylko sprawdzam, czy faktycznie jest wszystko dobrze nagrane, czy jest wszystko dobrze zmontowane, sklejone, więc naprawdę to całkiem szybko, a poprzednie materiały dosyć trudno szły. Tutaj jeszcze jedna rzecz, którą minąłem, nie wiem jakim cudem, o jest tutaj, 61 odcinku, nie, 60 odcinku, o to jest akurat, to musiałem jakoś pominąć. A, bo jednocześnie po prostu zbyt dużo rzeczy się wtedy wydarzyło. Tutaj wam pokażę, bo tu jest playlista cała mniejsza z tym. W całej playliście mniejsza z tym jest 107 filmów, bo trochę większej ceny niż faktycznie mniejsza z tym. Co nie zmienia faktu, że od 60 odcinka, czyli kiedy pokazałem twarz, zmieniła się też jedna ważna rzecz. A mianowicie zmieniły się miniaturki, ponieważ grafik mi teraz robił miniaturki od tego czasu i to była pierwsza miniaturka, którą zrobił faktycznie. I od wtedy się to kompletnie zmieniło. Z tego, co zawsze robiłem z napisem tradycyjnym mniejsza z tym, do usunięcia napisu mniejsza z tym, przesunięcia go na tą górną belkę, numerek i tak bardziej katalogowanie. Chociaż mniejsza z tym, tak mi się wydaje, jednak mimo wszystko jako miniaturki były dosyć mocno takie same jak zawsze. Chociaż zawsze, no, powiem wam to, robiłem je bez jakiegokolwiek szablonu, tylko z pamięci. Dlatego też długo robiłem jakiekolwiek miniaturki w Paint 3D, więc to było bardzo ciekawe. Dobrze, lecimy dalej. Czy my tu mamy to już widzieliśmy? A, tak, tak, tak. Tutaj jesteśmy w tym, że jestem już w kwadracie. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, która tutaj się zmieniła. Mianowicie kolejne intro z zachodnia w lot i to intro było do odcinka 99 włącznie. Także sobie obejrzyjmy. To jedno z dłużej będących intro na samym kanale. Także tak to mniej więcej wyglądało, te intro.
Ja wszystkie inne takie kawy powstały z wszystkich serii zazwyczaj mam schowane w jednym folderze, więc jakby one mi nie uciekną. Inne są osobne rendery, poza Zapraszamy do Meta, bo tam jest inna sytuacja. Poza Zapraszamy do Meta wszystkie intra są, były, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, renderowane osobno, najpierw było renderowane intro, poprawione pod nowy odcinek, właśnie przyniesza z tym trochę to inaczej musiało wyglądać, a później była cała sytuacja z renderem już faktycznie odcinka, czyli faktycznie dwa filmy zawsze powstawały, jeden był później wklejany. Było to oczywiście powiązane z tym, że mój program po prostu no długo renderował intra, zwłaszcza mniejsza z tym, gdzie jest mnóstwo latających obiektów, jak i również Zapraszamy do Meta, gdzie jest 9 kwadracików na słyszających się i tam faktycznie to był duży problem. No teraz to już trochę się pozmieniało. Renderowanie, czas renderu to nie jest problem, gorzej jest z czasem wysyłania. A tutaj odcinek 79 z nietypowym początkiem i takich nietypowych początków z różnych miejsc, z różnych ujęć było parę jeszcze później na przestrzeni czasu i oczywiście wszystkie sobie obejrzyjmy. Co my tutaj mamy? Tu był odcinek chwilę poświąteczny, bo 31 grudnia. No dokładnie, trochę się działo w święta, ale to będzie za chwilę. Bo najpierw, jak widzicie, mamy trochę newsów, a konkretniej nowe fotele. Nie tylko zdarzają autobusy, ale również pojawiają się już... Dobrze, już mi wystarczy, bo o fotelach widzę, jeszcze dzisiaj widziałem post WTP, jak wam się podobały nasze fotele. Dobrze, co jest tutaj jeszcze ważne, o czym warto wspomnieć, no to jest oczywiście odcinek chwilę poświęteczny, więc jest nowy budynek, który miałem. Ja sobie kupiłem, natomiast co jest ważne, jest już plakat. Plakat się pojawił, zniknął plakat z Metro jedzie na wolę i według mnie, no ten plakat, żeby nie było, cały czas wisi w moim pokoju, jest przyczepiony do grzejnika, więc też na magnesach, tak jak obydwa te plakaty i ta mapa, wszystko jest tutaj wisi na magnesach, nie, żadnych gwoździ, żadnych śrub nie ma tutaj faktycznie zamontowanych. Ten plakat warszawskie tramwaje bardzo mi się podoba. Pewnie wróci jeszcze za jakiś czas, chociaż może jakieś tramwaje warszawskie będą miały nowe plakaty. A w ogóle to byłoby najprzyjemniej, jakby ktoś tam zasponsorowali na przykład tego typu. Bo te miejsca, no to jakby nie patrzeć, idealne miejsca, jakby ktoś chciał robić reklamę. Jakieś sponsoringi, halo, zapraszam bardzo serdecznie. Ale dobrze, to jest odcinek, który inaczej żaden sponsor go faktycznie nie obejrzy. Jeśli już to wspierający. Dalej mamy informacje, właśnie tutaj plakat się tramwaju warszawskich pojawił, to jest 80 odcinek, czyli również dalej to się kręciło. I tu nietypowy to początek, czyli oczywiście czapka. Lutego, czyli z poniedziałku na wtorek, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! O co tu chodziło z tą czapką, że ją tutaj pokazałem, to jest oczywiście nie bez powodu. Czapka tutaj była dlatego, że wszyscy mnie rozpoznawali wtedy, nawet pamiętam właśnie z grafikiem się spotkałem na zachodniej, tylko dlatego, że miałem tą czapkę, to mnie rozpoznał. Tak, to była dosyć klasyczna czapka, oczywiście ją cały czas mam i pewnie w zimę powróci. Ja zazwyczaj mam taki jeden klasyczny ubiór na odpowiednie pory lat, pory roku, więc da się mnie je dosyć łatwo rozpoznać, bo na przykład jak była pandemia, no to wiadomo, maseczki i te sprawy. Trudno byłoby, zwłaszcza, że ja przez większość pandemii nie pokazywałem twarzy. No i tu mamy kolejne wydanie, dosyć ciekawe, nie będę ukrywać, czyli Mniejsza z tym nagrane ze studia, jak i również ujęcie, że siedzę na fotelu. To jest powiązane, oczywiście mamy czapeczkę, czyli widać, że jeszcze było zimno, bo jest 21 lutego. Dodon. I tutaj jest jedno ciekawe ujęcie, które było przerobione na memy. Słuchaj, tego niedługo przydałoby się je nagrać, ale co wam tutaj chcę pokazać, to już widzicie. 21 lutego. Mniejsza z tym. Zaczynamy. Zwróćcie uwagę, że intro, które się tutaj zaczyna, właśnie to najdłużej, które było, na tym intrze ja jestem. To jest po prostu... no, to, że udało mi się mnie wyciąć z białego ekranu na ten sposób, to jest jakiś cud. Chociaż wiemy dokładnie, w jaki sposób to robimy, to było chyba podwójna maska, jak już pamiętam, ten odcinek też dosyć długo montowałem, ale według mnie warto, jeden ze specyficznych odcinków, 85, natomiast to jest ciekawe, to później przez cały odcinek, jak się załaduje nam tutaj, teraz zobaczycie, że no. Przez cały odcinek...
ale siedzę na fotelu i pokazuję, jakbym siedział na tym fotelu. Według mnie to jest jeszcze kolejny krok dalej. Z tym fotelem raczej tego nie jestem w stanie zrobić, nie będę tego testować przy montowaniu tego filmu, chcę go dosyć szybko zrobić. Ale możliwe, że kiedyś jeszcze coś takiego by wyszło. Żeby nie było tej obwódki, która aktualnie jest, bo aktualnie jest taka inna obwódka jeszcze. Nie jest właśnie w tym kwadracie, tylko jest takie łagodne przejście. A gdyby było jeszcze bezpośrednio fotel wycięty, no to byłby krok dalej. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy coś takiego by się jakkolwiek udało. Natomiast lecimy dalej, bo tu się zmieniło 7 marca. No, wojna. No i właśnie dlatego też przez dosyć długi okres czasu do setnego odcinka, jak już pamiętam, była zmiana tutaj właśnie przy tym, że była flaga Ukrainy. Przy to przez dosyć długi okres praktycznie czasu się utrzymywało. Zostało to zmienione w ostatnim czasie. Natomiast tutaj co ciekawe mogę jeszcze powiedzieć, to zawsze gdzieś tam w kącie ekranu, no może nie w tym odcinku, w tym akurat zbytnio nic nie wrzuciłem, ale zazwyczaj gdzieś w odcinkach wrzucam jakieś ciekawostki z mojego życia osobistego lub co tam ostatnio zakupiłem, co tam się u mnie z tego nowego pojawiło, albo po prostu takie rzeczy z pokoju wyciągałem. No na przykład tabliczkę z 517 czy linią autobusową P1, to nie widzieliście z 300 razy. Mam takie magiczne tablice. A tutaj pokazuję, że kupiłem 4. baterię do drona. Tak akurat musiało być wtedy. Natomiast lecimy dalej, bo mamy oj, odcinek specjalny. Obejrzyjmy sobie wstęp. Ogłoszono przetarg na budowę 3. linii metra, a także została już podpisana umowa na tramwaj na Zieloną Białękę oraz ciekawy produkt w sklepie MZA, czy kładka jeszcze przed wakacjami 2022 oraz wydłużenie drugiej linii metra o nowe stacje. O tym nie tylko w piątek, 1 kwietnia, w mniejsza z tym. Dobra, jeśli coś mam powiedzieć o odcinku 91 zmniejsza z tym, to tyle, że to był naprawdę bardzo udany żart playlistowy. Bo to, że część z was się nabrało na niego i ma 6700 wyświetleń ponad, to jest szał. To jest istny szał, ale o wyświetleniach to jeszcze później powiem coś. Natomiast tak, to jest istny szał, nie będę ukrywać. No tak. Tak, bardzo ciekawe wyszło. Grafik bardzo tutaj się postarał, bo zwróćcie uwagę, że ta mapka, którą była na początku, o ta właśnie, jest idealnie tutaj odwzorowana do tego Stramaja, metę warszawską później pokazywało. I tutaj dworzec Gołąbki to jest po prostu mój odjazd. Ja już miałem pełne plany, jak to mniej więcej z wizualizacjami mogłoby wyglądać, taki dworzec Gołąbki. Jak i również PKP Radomska, Plac Konstytucji, cała N3. No, odcinek kompletnie odjechany, nie będę ukrywać, udał się. Natomiast tutaj na tym elemencie mogę powiedzieć ciekawostkę, czemu przez większość odcinków mam długie spodnie, bo w sumie nie wytłumaczyłem tego w momencie, kiedy chciałem to zrobić, ale dobrze. W pierwszym odcinku zmniejsza z tym, kiedy pokazałem twarz, byłem i przy wintrze zresztą też tam byłem w krótkich spodenkach, było lato, to też oczywiście się łączy z tym, ale później od razu nagle zniknęły moje kolana, bo to o to chodzi. Kolana sobie rozwaliłem jeżdżąc jak zawsze. Akurat to było jedno z tych znacznych wakacji. Ja zazwyczaj miałem taką okazję, że kiedy skończyłem sobie rozwalać kolana, kiedy już kolana mi się zagoiły, to sobie rozwalałem je ponownie. To była dosyć długa tradycja, niestety, a przez rok się tak ciągnęło. W punkcie informacji też o tym dobrze wiedzieli, pamiętam jak mnie tam raz opatrywali. Ale tak to mniej więcej wyglądało i dlatego miałem zakryte kolana przez spodniami, żebyście nie widzieli tego. I tak później zostało, już nie pokazywałem, ostatnio to trochę zmieniłem. W jakimś ostatnim odcinku pokazałem, ale to tak swoją nogą. Dobrze, idziemy dalej, bo tu mamy kolejny nietypowy początek. Kiedy pusty był fotel, mamy tu akurat bardzo ładny plakat dostałem, ten co też z boku, bok nie widzi, wisi. Tramwaj do Wilanowa, tak dostałem go na konferencji. Według mnie bardzo ładny prezent. To jest naprawdę wielki skandal i doszło do niego już w ostatnich dniach i przez dosyć długi okres czasu to się utrzymuje. Wszystkie windy w metrze warszawskim działają. Nikt się tego nie spodziewał. Na pewno nie. Ale mamy jeszcze więcej ciekawych informacji, takich jak
Nie, naprawdę to był pierwszy temat, jaki powiedziałem. To był pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Ale od razu uspokajam was. To było jedyne takie wydanie, kiedy faktycznie był problem z windami. Też był okres, kiedy standard tramwaju WTP nie działała z informacjami o windach. Ale spokojnie, już w 94 odcinku wróciliśmy do takiej pierwszej informacji. Windy już ponownie nie działają w metrze. Pierwszy news, jaki mógł być lepszy. Chociaż ten, który będzie w najbliższym, mniejsza z tym już takim normalnym z newsów, też będzie dosyć ciekawy. Ale to zobaczycie go w najbliższym czasie. Dalej mamy kolejne. Awizo pojawiła się mapa, proszę bardzo, jak widać. Bluski to też jest osobny materiał na temat tego, jakie się tutaj obydałem w każdym odcinku. Ale jak widzicie, mapa według mnie to jest bardzo dobra rzecz, która się pojawiła. Co z tego, że to, co jest na mapie, nigdy nie powstanie? I nigdy tak nie będzie faktycznie wyglądać Warszawa. No, trudno. Ale takie jest. I według mnie mi to się podoba. Jeżeli też pamiętam. A zerknę właśnie, czekajcie. Tak, tutaj 112 jedzie na Nowe Bemowo. A aktualnie się zmieniło, że jedzie na Chomiczówkę. Więc widać, że to się nie łączy z jedną z drugim. Chociaż się też zastanawiam, skoro jedzie 112 na Chomiczówkę, to może będzie elektryczne. No, zobaczymy. No i dalej mamy nowe intro i nietypowe, mniejsza z tym. Naprawdę, to był specjalny odcinek, no bo setne wydanie trzeba było jakoś uczcić. I oczywiście, tak też zrobiłem. Będzie jeszcze więcej drzew na Gagarina. Skoda Warszawia już na pierwszej linii metra. I Awizonosz latający w chmurach nad Warszawą. Czy most na Pragę już na ostatniej prostej. O tym nie tylko w setnym odcinku Zmniejsza z tym w sobotę, 4 maja. Zaczynamy! Cześć, witam Was Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Dziś wyjątkowo z samolotu, ponieważ mamy setny odcinek, jest ze mną Pan Dominik. O, witam, witam serdecznie. Tak wyglądało setne wydanie Zmniejsza z tym. No, specyficzne, specjalne, jak i również intro od tego czasu jest cały czas. Takie same. Ja mam jeszcze odcinek setny, znaczy raczej 102, który też był nietypowy, bo o ile w samym materiale prawie nic o tym nie powiedziałem, o co chodziło, znaczy tam lekko namknąłem, ale no tutaj wyglądało. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz i zapraszam Was już teraz na ostatnie wydanie Zmniejsza z tym. Ostatnie wydanie Zmniejsza z tym. No, na szczęście się udało, nie było tak, ponieważ sytuacja była dosyć mocno patowa. Po prostu komputera przez jakiś okres czasu nie mogłem wyłączyć, bo miałem wersję darmową jeszcze. Oczekując na wersję płatną, aż do mnie dotrze, bo to też było ciekawe. Nie wiem, jakim cudem mail może iść 2 dni, ale tak było. Co nie zmienia faktu, że faktycznie ostatecznie mam program do montowania, mam nawet parę jeszcze innych programów przy okazji w pakiecie, których jeszcze muszę się nauczyć obsługiwać i wtedy filmy będą jeszcze ciekawsze. Sądzę, że mogą wejść na kolejny poziom. Nie tak jak moja dykcja, filmy wejdą na kolejny poziom. Natomiast zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. No i tak, co jeszcze? A, no i jest odcinek właśnie, gdzie mam gołe nogi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I to jeszcze w klasycznych moich spodenkach. Odświeżmy sobie stronę, bo na koniec tego mniejsza z tym jest jeden sondaż, który chciałem pokazać. On jest czy jest świeży. Mamy też sondaż o placu 5 rogów, ale to już mniejsza z tym będzie faktycznie. Takim już normalnym. Tu mamy sondaż, czy wam się podoba formuła. Mniejsza z tym. Większość z was, z tego co widzę, na razie na 50 głosów prawie, stwierdziło, iż tak, nie podoba się 10%, czyli przy 50 osobach to jest to jest jakieś 5 osób, okej, okay. Nie wiem, 16%, tak zawsze ktoś musiał zaznaczyć, nie wiem. Nie wiem, zazwyczaj w tych sondażach daję jak opcję sprzedam Opla. No, zawsze ktoś wybierze to, prawda? No i tak to wygląda. Mniejsza z tym się zmieniało na przestrzeni czasu i miejmy nadzieję, że przez najbliższe
100 odcinków, a nawet dłużej. Będą się kolejne rzeczy dziać. A to, gdzie może być kolejny jubileusz, tak jak tutaj był z samolotu, no to już możecie swoją wyobraźnią. Nie wiem, z tramwaju, z pociągu. Nawet myślę o jakim pociągu, takim rupieciu kompletnym, jeśli wiecie co mi chodzi, taka najgorsza KM-ka jaka jedzie, to bezpośrednio z niej nagrać, by nic mnie nie było słychać. Albo z jakichś nowych impulsów, nowej Skody. No, opcji jest co niemiara. Gorzej z realizacją prawdopodobnie, bo wejście w tego typu miejsca za uczciwą cenę jest trudne, żeby coś takiego zrealizować, jednakże sądzę, że może udałoby mi się coś takiego jako specjalne filmy zrealizować. To nie zmienia faktu, że 100 odcinków mniejsza z tym to jest 2 lata, a więc do 200 odcinka poczekamy najprawdopodobniej kolejne 2 lata. Także zobaczymy się na 4-leciu. Jakoś tak to może będzie wyglądać. Jeszcze na sam koniec pokażę jedną ciekawostkę, bo wiem, że mniejsza z tym już jak zazwyczaj jest długie, ale to jest historyczne takie. Ja powiem wam ciekawostkę. Pierwsze mniejsza z tym ma 590 wyświetleń. Na mój kanał wtedy, kiedy przeciętny film jak miał 100 wyświetleń, to było dużo. To był naprawdę szał. Później przez kolejne odcinki, mam odcinek 11, on miał już 503 wyświetleń, czyli też naprawdę całkiem dużo. Odcinek 51, czyli w formie live'a. To nie był już w formie live'a. Odcinek 50 w formie live'a miał 836. 54 już miał 1300, także oglądalność mniejsza z tym dosyć mocno rosła. Tutaj odcinek 63 z Visualizer M3. Jak się gdzieś pojawia słowo klucz M3, no to wiecie, to jest od razu plus 10 do oglądalności. Tam mamy 4000 już ponad wyświetleń. I to dużo się wahało. Tu jest właśnie, to nie jest 1 kwietnia, ale i tak 6000 wyświetleń. Mamy jakieś prawie 2000, 2700, 6000 na 1 kwietnia. 1000, tutaj lotniczy kryzys, no i to tak już nie wyglądało, akurat setny odcinek na przykład miał trochę gorszą oglądalność. No i ostatnio mniejsza z tym, zazwyczaj koło 2000, 2,5 wyświetleń wyciągają, no ale to zależy tylko i wyłącznie od was, czy będziecie oglądać, czy wam ta formuła odpowiada, czy chcecie to zmienić, czy chcecie, aby mniejsza z tym było kontynuowane tak jak wygląda, czy coś trzeba byłoby zmieniać. Jeśli macie jakieś propozycje, to oczywiście sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. A ja mam nadzieję, że będziecie ze mną przez najbliższe kolejne 100 odcinków i żebyśmy nie mieli żadnych problemów z nagrywaniem kolejnych mniejsza z tym. Co ważne, jeszcze w tym momencie powiem, że oczywiście jeśli wam się podobał taki film, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny mniejsza z tym, który pewnie będzie już jutro, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek, natomiast co jest ważne, co chciałem powiedzieć. Najbliższe mniejsza z tym będzie oczywiście w tym fotelu, no to tradycyjnie. Natomiast kolejne, które będzie za tydzień, będzie nagrywane, jeśli w ogóle je nagram, bo nie wiem, czy będę mieć okazję i miejsce. Byłoby nagrane z Gdańska, bo ja akurat będę wtedy w Gdańsku, także ja też muszę czasami odpocząć. Chociaż wy tam pewnie myślicie, że cały czas gdzieś wyjeżdżam, ale to tak nie wygląda niestety. Zazwyczaj moje wyjazdy są albo jakieś do pracy, albo studenckie. W sensie studenckie, że na studiach ja tam jakieś zadania muszę robić. Natomiast tutaj faktycznie będzie taki mój wyjazd całkowicie frywolny. Czasami na takie mam okazję wyjechać. No niestety to będzie jeden z ostatnich w najbliższym czasie, ale to nie zmienia faktu, że i tak całkiem przyjemnie odpocząć. Także mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale i oczywiście jak mnie będzie, to wiadomo. Ja nie potrafię odpoczywać. Filmy codziennie będziecie mieli nowe. Do zobaczenia. Cześć! Lami, Pato Developer. Czegoś mi tu brakuje. Wiesz czego? Jakiś taki malutki oczywiście, ale taki może, nawet może być podwieszany, może być nawet na słupach, tak wiesz, żeby ten kawałek zieleni został, tam jakiś plac zabaw dla dzieci się postawi, ale nad tym wszystkim może jakiś budynek nasz mieszkalny, biurowiec, albo mieszkanie, albo połączmy jedno w drugie, nadal będzie żabka. Co to? Tak to wygląda na Mokotowie. No, Sylwestra metro będzie jeździć przez całą noc.
Zawsze chciałem się przekazać metrem o 3 w nocy. Zawsze. Nie będę mówić, czy ten most jest potrzebny, czy niezbędny, bo sami możecie podjąć własną decyzję. Ja powiem tylko tyle. Ale to nie zmienia faktu, że i tak nie będę z niego korzystać, jak go otworzę, bo będzie to dosyć ciekawa atrakcja turystyczna. Znaczy, ogólnie to ja nie mam zielonego pojęcia, i który mamy teraz plan w czwartek, w sensie, czy idziemy na długo, czy nie. Kolejne informacje to nielegalne reklamy. Już 22 grudnia będziemy mogli w teorii przejechać tunelem pod Ucynowem.